Pogoda zachęca do ochłody w wodzie. Te dziewczynki być może tej czerwonej flagi nie zauważyły, być może nie widziały jej ich rodzice, bo teraz mimo dużych upałów kąpać się na borkach nie warto. Radomska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykryła w wodzie zbyt duże ilości bakterii. Zbiornik jest zanieczyszczony bakteriami fekalnymi. Jest bardzo duża ilość enterokoków przekroczona w próbkach, które pobraliśmy do badania. Możliwe, że zanieczyszczenia to efekt ostatnich opadów, ale sanepid nie wyklucza innych przyczyn. Ta konkretna jest trudna do ustalenia. Na pewno jednak kąpiel w brudnym zalewie może skończyć się dużymi nieprzyjemnościami. Nie możemy kąpać się w takim akwenie, gdzie są przekroczone znacznie normy bakterii, tak jak w tym wypadku, ponieważ tutaj narażony jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale również śluzówki oka, ucha, czyli otwarte wrota zakażenia. Podczas kąpieli w takim akwenie zanieczyszczonym może dojść do po prostu zakażenia układu pokarmowego, czyli nieżytu żołądkowo-jelitowego. Mogą wystąpić biegunki, wymioty. Szczególnie to jest niebezpieczne u małych dzieci. W ciągu najbliższych 2 tygodni sanepid pobierze kolejne próbki do badań. Jeśli stan wody się poprawi, zakaz kąpieli zostanie cofnięty. Na razie na borkach warto zażywać jedynie kąpieli słonecznych.